dzisiejszym odcinku troszkę się wam pożalę. Poskarżę się wam na Kemota, poskarżę się wam na szkołę, na wszystko się dzisiaj wam poskarżę, bo mam taki kaprys i po prostu o to chodzi. No ale bez zbędnego przedłużania jakichś tam głupich wstępów, witam bardzo serdecznie z tej strony pan tutaj w kolejnym już 6 odcinku z fabuły Need for Speed Undercover. Miło, że cały czas łapkujecie, oglądacie, jesteście przy tej serii. Oczywiście jeśli oglądacie ją i jeśli chcecie mnie troszeczkę wesprzeć, no to możecie zostawić łapę w górę, czy komentarz, czy co wam tam się podoba, do niczego nie zmuszam. Zaczynamy od wschodniego Malcolm, tak nazywa się tor. Standardowo nie jeździłem przed odcinkiem, no zresztą sami wiecie, że nie mam czasu. No i Kemot tak zrobił, kurczę, że... Znaczy, nie, no to nie jego wina, on ma teraz troszkę wolnego czasu, więc postanowił, że nagra odcinek. Ja nie za bardzo ten wolny czas mam, ale no wiem, że wy oczekujecie, że jest grupa osób, może niewielka, może jednak troszkę większa, te więcej niż 100 osób, które czekają na odcinki z Undercovera. I to nie jest tak, że siedzicie sobie, ja dobra, tylko są osoby, które naprawdę oczekują, piszą do mnie wiadomości, więc też wypada spełnić chociaż niektórych z was oczekiwania, przynajmniej no tak powinno być, w końcu dlatego jesteście moimi subskrybentami i mnie oglądacie. Chodzi głównie o to, że ja obecnie teraz nie mam czasu. A co to znaczy, że nie mam czasu? Jest koniec roku szkolnego. No Kemot już roku szkolnego nie ma. W każdym razie ja mam koniec roku szkolnego. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że po prostu nie wiem, za co mam się złapać. Znaczy się, bardzo chciałbym w tym roku mieć świadectwo z biało-czerwonym bądź czerwonym, nie wiem jak to się teraz robi. W każdym razie chciałbym mieć świadectwo z paskiem. Żeby mieć świadectwo z paskiem, trzeba mieć średnią powyżej 4,76, czyli no, oceny razem muszą mieć u mnie wynik powyżej 72 bodajże, bądź 70, tak, powyżej 77, suma moich ocen musi wynosić więcej niż 72, dlatego że ocen jest 15. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że mówię wam teraz prawdę. No ale żeby taka średnia u mnie wychodziła, ja ogólnie mam bardzo dobre oceny, także mogę się wam pochwalić, że większość moich ocen to właśnie stopnie bardzo dobre. Z przedmiotów, które mniej lubię, no to wiadomo, że są to czwórki, ale zdarzają się również szóstki. Tylko żeby mieć taką właśnie średnią, jakbym chciał, bardzo dużą, no to tych szóstek powinno być troszkę więcej. Skoro mam jakieś czwórki, no to one musiałyby się w pewien sposób równoważyć. No i w taki sposób już na przykład udało mi się dzisiaj zyskać szóstkę z ocenę szóstkę z przedmiotu o nazwie WOK, wiedza o kulturze, który czasem myli mi się z nazwą przedmiotu WOS, aczkolwiek to są zupełnie oddzielne przedmioty. Drugie okrążenie skończyliśmy, no i udało się, ale o zaledwie 5 sekund pokonać Kemota. Nie będę dzisiaj przedłużał, będę wam dalej opowiadał to, co chcę wam opowiedzieć. Chyba że jakaś cutscenka nam się tutaj pojawi. Bay and Alina Sprint na górze mapy powinien być tutaj, więc po prostu lecimy bez zbędnego przedłużania. Ogólnie mam nadzieję, że rozumiecie. A wiem, że rozumiecie, bo wiem, że sami też mam tu też młodych widzów, a znaczy nawet większość młodych widzów, którzy też poprawiają przedmioty, którzy chodzą do szkoły, którzy wiedzą, ile to jest rutyny, ile to jest codziennych obowiązków. Ja na przykład codziennie, ale to no, codziennie może oprócz jednego dnia w tygodniu, muszę wstawać o godzinie 6 rano. I to nie jest tak, że ja muszę wstawać o 6 rano, bo coś tam robię. Po prostu na godzinę 7.30 muszę być już w szkole. Czyli no, ja mam do szkoły gdzieś pół godziny na pieszo, a jako że postanowiłem, że do końca roku będę chodził pieszo, no to już wygrałem. Jako że postanowiłem, że do końca roku będę chodził pieszo, no to takie postanowienie sobie utrzymałem, znaczy utrzymuję. I to nie chodzi też o to, że muszę chodzić pieszo, tylko po prostu chcę chodzić pieszo, ale wyszło mi tyle samo autobusem, dlatego że na autobus musiałbym również pójść, więc jakby no czasu nie tracę chodząc do szkoły. W ogóle całkiem nowa trasa, jakaś taka bardzo pomieszana. No więc kontynuując, chodzę na pieszo do szkoły, wstaję o godzinie 6, więc chodzić spać wypadałoby o godzinie 22, a nie wiem, czy wiecie, no o 22 jak się chodzi spać, to zbyt wiele, aha, no to super, to zbyt wiele ciekawych rzeczy się nie uda zrobić w ciągu dnia, bo tak naprawdę ja wolny czas mam gdzieś tak od godziny 20, 21, może jeśli uda mi się ogarnąć wszystkie lekcje do tego czasu, bo też wracam do domu koło godziny, no nie wiem, 16, tak 15, zdarza się wcześniej, no ale wiadomo, trzeba siąść, gdzieś obiad, no różne rzeczy się robi też, no i wiecie, zresztą już wam opowiadałem o tym,
No i tak jakoś tego czasu po prostu nie starcza, żeby chociażby nagrywać odcinki. Ostatnio, kiedy był wolny czas, to postanowiłem zagospodarować najwięcej wolnego czasu na właśnie odcinki, żeby trochę tych rzeczy było na kanale, no bo jednak przydałoby się. No jeszcze niedawno, a czasami się również zdarza pracować, to wam zresztą mówiłem po szkole, zdarza mi się również udzielać korepetycji z matematyki. No i tak wszystko się sumuje nie za bardzo, słuchajcie, zarąbiście pojechałem. Nie wiedziałem zupełnie jak tu skręcić, także wybaczcie mi moje lamienie w tym wypadku, ale ten wyścig jest rzeczywiście na hardkorze, a mapki nie znam, więc wiecie jak to wygląda. No i tak chyba w tym wyścigu Kemot wygra, tak mi się wydaje, bo on mapkę całkiem mało beznaną. A żeby tutaj właśnie wygrać, wypadałoby tą mapkę troszkę znać. No i tak przechodząc do sedna, no to po prostu nie mam czasu, jestem zajęty, mam szkołę, poprawiam, robię różne tam projekty, nie projekty. A swoją drogą nauczyciele tak szaleją pod koniec roku. Wiecie, opierdzielałem się, to głupio powiedzieć o nauczycielach, bo my też się przecież opierdzielamy, ale no w każdym razie nauczyciel, załóżmy, że przez pół roku nic nie robi, żeby pod ostatnie dwa tygodnie przygotować ogromny projekt, na przykład. Ja też niedługo mam egzaminy zawodowe, E12 pisemne, to wiecie, tam ktoś powie, że najłatwiejszy egzamin, coś tam, ja to się nie przygotowywałem, ale ja chcę się przygotować, bo wiadomo, że jak sobie robię te próbne testy, tam zawsze koło 70-80% jest, ale to nie o to właśnie chodzi. Chodzi o to, żeby umieć, bo ja chcę swoją kwalifikację zdać, no tak, że ja umiem, nie? A jednak, słuchajcie, zdać z wysokim wynikiem. Jednak udało się Kemota o niecałą sekundę przegonić. No i dalej mamy eliminację gliniarzy, czyli coś nowego. Wschodni stadion, zobaczmy. To ma być na górze mapy. No jest. Lecimy. No i tak właśnie wam muszę powiedzieć, no wiecie, takie są moje te historie. Co to jest za samochód? Mustang? Nie, to jest jakiś dziwny policyjny samochód. Czy to był Challenger? Zniszcz 3 radiowozy. Pierwszy. Niezniszczony. Ale słuchajcie, tu jest na górze spowalniacz, więc trzeba im dać się pogonić. Chociaż nie wiem, czy da radę tam wjechać jakoś na górę. Bo tak to zrobimy. Tak to zrobimy, tylko musieliby za nami pojechać, z czym może być troszkę problem. Dobra, jadą za nami. Niech najlepiej oni się nas spychają i tak dalej. Świetnie, ja się bardzo cieszę z tego powodu. I będą już dwa zaliczone chociażby. Mam nadzieję, bo może się okazać jeszcze, że postanowią... Dobra, udały się już dwa. Jeden jest z drugiej strony, tylko ja nie chcę uciec, bo jak teraz ucieknę, dobra. Jest tutaj, tu jest drugi. Ale ten chyba już uszkodziliśmy, tak mi się wydaje. Więc może tak się zdarzyć, że go zniszczymy po prostu ramując. Choć nie wiem, czy to by było takie proste. No mamy szansę, jeszcze tutaj mam jakiś spowalniacz. Chyba tylko tak się uda to za pierwszym razem zaliczyć. Dobrze. No i dobra, dwa poszły. Mogę uciekać. Nawet tutaj wydaje mi się, że będzie jakiś cooldown. Tak mi się coś zdaje, dlatego że... No tak, tylko nie tu, to pojedziemy sobie do przodu. I tam mamy ten cooldown przed sobą. O, tutaj, dobra. No i pięknie, udało się to zrobić w czasie minuty 19. Przepraszam, Kemot. No i mamy teraz tor, który raczej już jechałem, bo znowu kojarzę po nazwie. Jest to tor Malcolm and Francisco i on jest też na północnej wyspie, więc wchodzimy sobie w ukończone i on powinien być tutaj. Zaczynamy i to już jest ostatni tor, który chyba jest taki, że do przodu, że jakieś tam wyścigi zrobiłem do przodu. Wydaje mi się, że to jest ostatni już z tych, które były przeze mnie zrobione w tym filmiku, który się nie nagrał. Przynajmniej bardzo szczerze w to wierzę. Więc jedziemy, słuchajcie. No i jeszcze mam dla was kilka newsów, których nie mogę wam powiedzieć w tym odcinku, ale kiedy już będę mógł, to na pewno się o nich dowiecie. Może tak wam powiem, żeby wam zbyt wiele nie zdradzać. W każdym razie, jeśli jesteście moimi stałymi widzami, no to możecie oczekiwać czegoś naprawdę ciekawego. No naprawdę, i to kilku rzeczy takich naprawdę ciekawych. Może ktoś się będzie domyślał, choć ciężko jest mi... Znaczy, niektórzy wiedzą, inni może się domyślają, ale inni nie wiedzą, że domyślałem się czegoś złego.
Znaczy, nie, no nie tego, co wam pokażę, jemy, ale to wszystko pomieszane. Ogólnie granie w gry, w moim wypadku, tak teraz wam sobie sam przerwę, sprawia, że ja się rozluźniam, lepiej się czuję, wiecie, no czuję się taki bardziej, że wolny, w sensie, że mogę jakoś się rozluźniać, bo dla mnie granie w gry, tak jak teraz nagrywanie odcinka i mówienie do was, to nie jest jako, nie wiem, nie traktuję tego jako pracy albo obowiązek, traktuję to jako relaks. Ja nagrywając odcinek relaksuję się, tylko że montując go już nie, renderując, wrzucając, no wiadomo, to wiele tam nie mam do roboty, tym bardziej, że tagowanie filmów, nie robię tego, bo nie trzeba. W każdym razie, kontynuując, no, tak jak mówię, no to jest dla mnie relaks, tylko że na ten relaks też nie zawsze sobie zasłużyłem, no bo na przykład mam jakieś rzeczy, których nie zrobiłem właśnie po to, żeby nagrać odcinek, ale myślę, że dam radę nadrobić, a jak nie, to będę siedział po nocach, w końcu czasem tak trzeba, ale pomęczę się do końca roku, aż w zasadzie do wystawienia ocen niewiele zostało i wszystko, i już będę miał wszystko z głowy, słuchajcie, tylko że czasami zastanawiam się, czy nie mijam się z powołaniem, to znaczy ja kocham się w samochodach, kocham się w mechanice pod takim względem, że no lubię silniki, lubię wiedzieć o silnikach, niewiele wiem tam o mechanice silnika, w sensie co z czym i tak dalej, czasami coś tam sobie poczytam albo obejrzę jakiś filmik na YouTubie, ale tak naprawdę to moja wiedza teoretyczna jest bardzo ograniczona, a praktyczna tym bardziej. No ale kocham samochody, tylko że postanowiłem pójść do szkoły na profil technik informatyk. Jest to profil oczywiście przyszłościowy, jest to coś, czym też się interesowałem będąc młodszym, ale nie tak jak samochodami. Jest ciężko, powiem wam szczerze, jestem w drugiej klasie. No i do tego momentu, do końca roku było no całkiem okej. Wygrałem? No wygrałem, okej. O sekund... 15, no 17 sekund, okej. No to całkiem w porządku, ale i tak nie jestem jakoś zadowolony bardzo z tego czasu i z przejazdu. Słuchajcie, mamy imprezę, która nazywa się Gold Coast Ocean i tutaj jest napisane, że jest to ważna ważna impreza, tak mi to powiedział Kemot, tylko gdzie ona tutaj się znajduje? Tu mamy jakiś sprint i tu jest wybrzeże, więc to musi być Gold Coast. Ważna impreza, a no tak, nawet jest napisane. No więc wybieramy się teraz na ważną imprezę na Złotym Wybrzeżu, czy tam brzegu, czy na brzeżu, no. Widzieliście, jak ten Mercedes był zarąbisty, dopóki się nie naprawił? Kurde, co za kozak. No nie, no ja bym wolał, żeby taka tutaj jechała Formułka 1. Ale to było fajne. Dobra, mamy teraz całkiem mocnych przeciwników, jak zresztą zauważyliście na starcie, wypruli. Jeden z naszych przeciwników ma malowanie... No właśnie, czyje to jest malowanie? No, malowanie właściciela Gallardo w Need for Speed Most Wanted 2000. 2005. I to Taz miał chyba Suprę? Vic miał? Nie wiem, no w każdym razie... właściciel Gallardo miał właśnie takie malowanie jak gościu, który za nami jedzie. No także, tylko nie wiem, czy to właśnie cały czas jedzie za nami on, czy nie. Devilis, no po prostu tam, no nie, to raczej nie jest on. Zobaczmy, może nas wyprzedzi. Nie, jedzie z nami ta Porszawa. Od dwóch wyścigów już ta Porszawa nam tu siedzi na ogonie cały czas, kurczę, i wiem, że to pewnie będzie jakaś ważna postać. I nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłem zapowiedź tej serii z Kemotem, to tam właśnie takie Porsche, jakie w tym momencie nas ściga, było, więc... No, może mieć to jakieś nawiązanie, ale szczerze wątpię i trzyma się naszej dupki, kurczę, jak, nie wiem, jak... Nie będę tutaj już komentował co i gdzie i dobra i po co. Ogólnie trasy, którymi jeździmy, jakoś coraz mniejsze na mnie wywołują... Ojojoj. Coraz mniejsze na mnie wywołują wrażenie, dlatego że zauważyłem, że ciągle jeździmy w tych samych miejscach. O, jest to Gallardo. Widzicie, to jest ten Devilis, tylko że on ma no pomarańczowe felgi, więc raczej to już nie jest nasz ziomek z Most Wanted, a raczej nasz rywal z czarnej listy. No, więc dobra, trzeba w tym momencie... No tutaj VMAX się cały czas utrzymuje. Oczywiście Gallardo ma taki VMAX, jak mamy teraz, seryjnie, no a nawet większy, pewnie z 300 na godzinę. Albo z 320, choć nie wiem, czy w tamtych czasach to jeszcze takie wysokie VMAXy
Chociaż nie, no były, przecież kiedyś Porsche było najszybszym autem na świecie. Tam chyba jedna z 911, nie pamiętam, no ale w każdym razie było na pewno jedno z Porsche, jeden model Porsche był, nie, chwila, Carrera GT chyba była kiedyś najszybsza na świecie przez jakiś tam okres czasu. Tak mi się wydaje, ale ręki sobie uciąć nie dam. Okej, okay. Więc wyścig pomału się kończy, dobra. Wiecie, też jak się nie może skupić na tym, co się mówi i jak się jeździ, to potem wynikają takie brzydkie jazdy, problemy. No może wreszcie Kemat coś wygra, bo dzisiaj to... Dzisiaj do jazdy jestem tak, jak i do tańca, czyli w ogóle, oczywiście dzisiaj, bo tak to do tańca też zawsze jestem. Znaczy głowa mnie boli i w ogóle, wiecie, czuję się fatalnie, nie? Pewnie teraz jakieś głupoty tam wam nagadałem, siedzicie, tu się jeden ze mnie śmieje, tu drugi mówi, Jezu, jaki to jest głupi, ale wiecie, no mam nadzieję, że jednak... Aż tak bardzo nie przesadziłem, chociaż dowaliłem na początku tekstem o łapkach w górę, czyli już jest źle, no i udało mi się pokonać, co prawda tylko o 2 sekundy, ale zawsze jest to jakiś, no jest dobrze. Także udało się, dosyć mocno wzrosła nam premia za strefę i tym razem lecimy sobie w zadanie, które już na pewno robiłem, a może nie, zobaczmy. Nie, tu jest w samą porę, czyli zadanko sobie robimy. Oczy na niebie, tak? To jest tu. No i może tym razem znowu unikniemy policji? Okej, okay, więc jedziemy sobie Stingrayem. Jedź do dziupli, pojedziemy sobie tędy. Jest to Corvette C2. C2, dokładnie, tak. Corvette C1 jest odrobinkę inna. I teraz zobaczymy, czy uda nam się znów ominąć patrol policyjny. Choć tu chyba już jest helikopter, tak mi się wydaje w tym wydarzeniu. Ale może... Coś się tu... One gdzieś tutaj już te policje dojeżdżały mniej więcej w tym momencie. No jest, są. A jest helikopter, dobra. No nie, także w tym wydarzeniu nie było możliwości ominięcia policji. Nie wiem, jakbym się starał, ale nie dałem rady. Za to możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, uciec z tej policji. Po prostu jedąc w stronę helikoptera. Teraz skręcimy sobie w tutaj. Nie możemy za bardzo tego auta uszkodzić, za to wjeżdżając sobie w spowalniacz nie uszkodzi się ono wcale, no co jest śmieszne. Dobra, tego się nie spodziewałem. Wjeżdżając na otwartą przestrzeń nie pomagamy sobie w ucieczce przed helikopterem, ale spokojnie, myślę, że ogarniemy to jakoś. Może zrobimy tak, tutaj gdzieś są spowalniacze jeszcze na pewno. Ale spowalniacz nam nie pomaga z helikopterem. Z helikopterem pomaga nam ukrycie się pod jakąś osłoną z góry. Co jest inteligentne swoją drogą. Za to zbliża się również... Już myślałem, że drugi helikopter, ale to jest tylko blokada na drodze, także... Tyle dobrego. Może sobie za bardzo nie uszkodzimy auta. Przynajmniej tego bym nie chciał zrobić. I przed nami zasadzka. No i troszkę samochodzik jednak uszkodzony, no widzicie. Tego się nie da tak łatwo zrobić, żeby go w ogóle nie uszkodzić. Za to widzę, że coraz więcej policji na naszym ogonie, więc... Troszkę mi się to nie podoba. Dobra, tu mamy spowalniacz. Sam troszkę spowolniłem. I myślę, że po jego użyciu możemy na spokojnie kierować się w stronę... Nie możemy. No to fajnie, że nie możemy. No to co? Powtarzamy sobie drogę, tym razem... A nie, to w sumie nie tędy było, dobra. Tym razem nie uderzymy o nic. No i trzeba dalej szukać jakichś... No bo tylko policja z powalniaczami, niczym innym, powiem szczerze. No chyba, że jakoś naprawdę byśmy jeździli śmiesznie, ale policja wiadomo, widzi nas na radarze, bo to jest Need for Speed, więc tutaj... O, słuchajcie, tu się uda. Tu myślę... A nie, bo tu jest, kurczę, blokada. No nie, jak to głupio zrobiła gra, w sensie... Chociaż... Patrzcie, i ta blokada jest inteligentniejsza niż Most Wanted 2005. To znaczy, ta blokada rzeczywiście... O, czekajcie, może jednak się uda.
No nie. Ja nie chcę zostać złapany jeszcze do tego. Ale czekajcie, bo to jest mocna przekmina. To się uda. Uda się, musi się udać. Udało się. Ej. No dobra, no policja była w zasadzie ode mnie tak jakieś 2 metry, ale obiecałem sobie w odcinku, w którym zrobiłem już taką akcję, tylko w tym momencie policja była ode mnie metr. Ale obiecałem sobie, że jeszcze to powtórzę, więc nie wiem, w tym odcinku możecie napisać hashtag udało się. No, takie hashtagi są spoko, nie? A jak dacie hashtag udało się, to dostaniecie ode mnie serduszko. To jest taki deal między nami, dobra? Dobra. No to hashtag udało się, no bo się udało. I pyk do dziupli, i cyk, i cmyk. O. Dobra. Dowiodłeś przed Zakiem swojej wartości. Dostarczyłeś skradziony samochód w dobrym stanie. Dalej pracuj na swoją reputację. No dobrze, no bardzo chętnie dalej będę pracował. I następnymi są... Zachodnia Lydian, ucieczka, którą również robiłem. Jestem miliard na miliard procent pewny, bądź już ją widziałem. Ona jest na południowej wyspie, więc musiałem ją robić. I ucieczki są zaznaczone na pewno nie takimi, jak wchodzę. Zachodnia Lydian. Zachodnia Lydian to będzie tutaj gdzieś. Chociaż no zachodnie to powinno być jakoś tu, ale... Nie wiem, może... Czekajcie, północy Saturn. Tu są zachodnia Water Street. Zachodnia to autostrada. Czemu tu jest zachodnia? To mnie zastanawia. Wschodnie Saturn. Zachodnia Lydian. Mamy zdominowane, ale wypadałoby to jeszcze raz zrobić, no bo mimo wszystko. No po prostu. To jest proste, tak? Tutaj mamy uciec po prostu, chyba nic więcej, tak. Dobra, no to co, uciekamy? Ja pamiętam, jak ja to robiłem. Kurde, tu mam nitro, zapomniałem. Ja tu uciekłem gdzieś jakieś 15 sekund kiedyś, tylko że... O, tu. Tak, to było tu. I teraz chciałbym... Nie wjeżdżaj na ulicę, proszę, nie. Wiem, jak go porobimy, dobra, mam to. O nie, przyjechała z drugiej strony, o nie, a było już tak blisko. A spróbujemy ją też porobić w taki sposób, zobaczymy, czy się jej uda. Ona się tam zablokuje. A nawet nie. Dobra, i pyk. Dobra, one się tam przyblokowały, ale... Nie, to nie wyjdzie. Dobra, one tu wyjeżdżają, więc już mnie raczej nie podgonią. Ja tam już nie wjeżdżam, dobra, starczy mi tych emocji. No i ile mi to zajęło? 1.44, a Kemotowi 31 sekund, czyli widzicie? Kurczę, się postarał chłopak, mi to wtedy też zajęło gdzieś tyle, może trochę więcej. No bo tu się dało jakoś to szybko zrobić, ale nie pamiętam już jak, więc lecimy wschodnie Saturn i to również jest ucieczka. Ona jest również na dolnej części mapy i ją też już jechałem. Ale to będzie, słuchajcie, północny Saturn.
i wschodnie Saturn to może gdzieś tu jest, dobra. 1.04, no to może to mi się chociaż nie, no jedno zadanie wygrał Kemot, może jeszcze wygra jedno, zobaczymy. Dobra, zgub policję, brzmi prosto. Ażem zrobił. Ażem se pomógł, hoho. Żem se pomógł, naprawdę. Leć w tę blokadę, leć. No nie stój tu. No nie stój. Okej, okay, you can't see anything, but I must go away. Da się tu gdzieś schować? A, to one mogą tu wjechać, no to nie fajnie. Dobra, to już też przegraliśmy, bo to już trzeba było uciec. One w sumie łatwo się tu, widzicie, no, wystarczyło lekko odjechać i już nie mogą za nami nadgonić, ale tak czy siak, kurczę, przegrałem. Przegrałem znowu. Smutna przegrana. Tu jest w sumie cooldown, ale ona by tam wjechała, więc nie ma nawet co. Poczekaliśmy, aż kawałek odjedzie. Dobra, jest git. I teraz zawracaj. Proszę, zawracaj, Lotus. Zawracaj. Tak, tu. Dobra. No jak widzicie, cooldown się tam pojawił. Policja pojedzie może w drugą stronę. My sobie może jeszcze zdążymy tam wjechać. Nie wiem w sumie po co. A nie, no wiadomo, że policja musi jechać w naszą stronę. Bo ona wie, że my w tą stronę właśnie pojechaliśmy, zabijając jej koleżków. Dobra. No to mamy tutaj 1.05 zostało, czyli pewnie zajęło nam to gdzieś tak 1.24. Gratuluję, Kemot. Udało ci się wygrać obie ostatnie ucieczki, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za polubienia, komentarze. No i fajnie. Fajnie w sumie tak sobie troszkę odpocząć. Czas wracać do rzeczywistości, która wygląda gdzieś tak. No, do następnego. Cześć.